są start. Ja nie. Dzień dobry, witam was serdecznie. Będę mówić was, bo akurat tak się składa, witam was, witam państwa na pierwszych zajęciach z serii Lekcje Myślenia Szkoły Otwartej, które będziemy prowadzić we dwójkę, to znaczy ja i Marcin Dębkowski, którego dzisiaj nie ma, dlatego że pojechał do Krakowa, ale podpisuję się im tam wszystkim, co ja powiem i mówi, że ewentualnie będzie dementował. Tam jest myślę klatka dla was, która ma sygnalizować, czy są to zajęcia wybitnie praktyczne. To znaczy nie będzie to jakaś tam filozofia, tylko będą to zajęcia praktyczne, przydatne w życiu, sprawiające, że będzie się żyło łatwiej, przyjemniej, mniej stresowo. Czego się spodziewać? Prawda? No właśnie. Pierwsza rzecz, i myślę, że Marcin się zgodzi absolutnie z tym, nie mamy zamiaru uczyć was, co macie myśleć, tylko mam zamiar uczyć was, jak macie myśleć, powiedzmy, to znaczy dostarczy wam narzędzi do tego, żeby myśleć skutecznie. Może to brzmi dziwnie, co to znaczy myśleć skutecznie, ale jakbyście się zastanowili, to z pewnością byście znalazły parę odpowiedzi, co to mogło być myśleć skutecznie, kiedy się myśli skutecznie. Nie wiem jeszcze. To wiemy się. No wiemy się. Jak się myśli skutecznie. Do tego będziemy dążyć i w ramach tych zajęć Marcin zajmie się najważniejszą być może ich częścią, czyli logiką. I od przyszłego tygodnia będzie już od 15. Marcin wam służył swoją wiedzą i umiejętnościami w związku z tym tematem. Natomiast ja będę miała dużo przyjemniejszą, chociaż mniej rygorystyczną działkę, czyli historię filozofii, przy czym nasz program jest zgodny z podstawą programową i w związku z tym można popracować jako kurs szkolny, więc wszystko mniej więcej powinno się pojawić to, co jest w programie programowej, w liceum. Natomiast my sobie daliśmy i dano nam dużo swobody. Możemy robić mniej więcej, co chcemy i w jakiej chcemy kolejności i skorzystamy z tego. To znaczy będziemy się raczej kierowali pewnymi tematami i problemami, a w tle tego pomożemy sobie historię. Ja sobie mówię historię filozofii, dlatego że Marcin zrobił to swojemu już tak, jak on będzie chciał. Pod naszymi nazwiskami u góry macie adres strony, na której będą różne rzeczy. Ja będę z nim korzystała pewnie od czasu do czasu, natomiast Marcin regularnie, więc jeśli macie zamiar uczestniczyć, mam nadzieję, że tak, to trzeba będzie wiedzieć, że tam coś istnieje, bo on mógłby będzie z tego odbywał, robił sprawdziany. Takie różne rzeczy zapewne. Okej. Okay. To są i jeszcze organizacyjnie będziemy, o ile się nie mylę, zaczynać o 15. Będzie 45 minut logiki, przerwa i godzina półtorej filozofii, zależy jeszcze od tego, jak nam to wyjdzie. To będziemy się w trakcie umawiać. Okej. Okay. To zaczynamy. I teraz tak, zasady są takie. Przemówimy i się kłócimy i się nie zgadzamy, jak nam to się nie pasuje. I generalnie staramy się nie budzić w miarę możliwości oczywiście. To jest tytuł moich dzisiejszych zajęć z filozoficznego punktu widzenia. Ponieważ to brzmi pięknie i dumnie i wzniośle. I myślę, że jak ktoś zaczyna swoją wypowiedź z filozoficznego punktu widzenia, to wszyscy milkną i na twarz mają powagę odpowiednią i wiedzą już, że będą się teraz za poważnie, a nie w głupy. I to jest słuszna intuicja oczywiście, ponieważ z filozoficznego punktu widzenia, czyli jakby z pogodzonego punktu widzenia. Chciałabym, żebyśmy się dzisiaj zastanowili nad tym, co to jest takiego, ten filozoficzny punkt widzenia, czy ma to polegać. I zacznę od żartu, który znalazł się na naszym plakacie. Nie wiem, czy w ogóle założyłyście to, jak spojrzałyście na plakat, ale mnie to rozbawiło. A potem się okazało, że wszyscy to znają, może z wyjątkiem filozofów. No więc Sherlock Holmes i dr Watson wybrali się na kemping. Holmes budzi się w środku nocy i szturka przyjaciela Watsonie, popatrz do góry i powiedz mu, co myślisz. Widzę miliony gwiazd na tym środku nocy. A jaki jest to wniosek? Watson zastanawia się przez chwilę, cóż zaczyna, jeśli idzie o astronomię, oznacza to istnienie milionów galaktyk i zapewne miliardów innych.
Astronomia odpowiada milosadów na jest pozycji 2. Chronometria pozwala ustalić, że mamy mniej więcej kwadrans po trzecim. Meteorologii każe się domyślać, że czeka nas piękny dzień. W sensie teologicznym widzę, że Bóg jest wielki i niezmierzony, a my pani nie masz. A co tobie mówią te gwiazdy o Chomsie? Że ktoś ukradł. Co tu jest filozofem? Czy Holmes, czy Watson? Będziemy się powolutku zastanawiać. Kto tutaj pokazał filozoficzny punkt widzenia, spojrzał na niebo z filozoficznego punktu widzenia. Myślę, że to nie jest wcale aż takie bardzo oczywiste. Kto tego nie zna, rączka do góry. Musimy sobie najpierw zdefiniować. Korzystam chętnie i dużo z oksfordzkiego słownika filozoficznego Simona Garbena i polecam. To jest pozycja łatwa, przyjemna i bardzo przydatna, dlatego że jest to zdrowo rozsądkowe prowadzenie do problemów filozofii. Słownik jest autorski, to znaczy Garben, który sam jest filozofem bardzo wytrawnym, pisze co uważa i zwykle pisze bardzo rozsądnie. Wszyscy wiedzą, nawet dziecko w przedszkolu prawie wie, że filozofia to znaczy umiłowanie wiedzy albo umiłowanie mądrości. To jest bardzo stara definicja, czy bardzo stara, właściwie etymologiczna definicja, bo po prostu to znaczy to słowo w greki. Rozwija w ten sposób. Jest to badanie najbardziej abstrakcyjnych i ogólnych cech świata oraz kategorii, w których myślimy umysłu, materii, racji, dowodu, prawdy i tak dalej. Ciekawe jest to znaczy to i tak dalej. Proszę coś dołożyć do tej listy. Miałam w czym. Umysł, materia, racja, dowód, prawda. Nic, to wyczerpuje listę problemów filozofii. Piękno, doskonale. Piękno jest problemem filozoficznym, może nie każdy o tym wie. Co jeszcze? Poznanie. Poznanie, świetnie. Co jeszcze? Byt. Byt tu jest jeszcze? No, nie mam. Super. Byt. Dobro. Okej. Okay. Ta lista jest bardzo długa i jak się będziecie przekonywać, zresztą myślę, że po części wiecie, już będziecie się przekonywać, że jest właściwie nieskończona. Co może być problemem filozoficznym? Nieomal wszystko, co tak w ten sposób potraktuje. W filozofii pojęcia, dzięki którym poznajemy świat, same stają się przedmiotem badania. Filozofia dyscypliny takiej jak filozofia dyscypliny takiej jak historia, fizyka czy prawo nie tyle próbuje rozwiązać kwestie historyczne, fizyczne czy prawne, ile przygląda się pojęciom, które tworzą strukturę myślenia historycznego, fizycznego czy prawnego i stara się pokazać jego podstawy i założenia. W tym sensie filozofia to namysł, który pojawia się wtedy, gdy praktyka staje się samoświadoma. Bardzo to brzmi dostojnie. Dlatego jeszcze nie wiemy, co to znaczy, że praktyka staje się samoświadoma. To brzmi bardzo filozoficznie. To może być to jeszcze pośrednio się w każdym razie, czegoś się tutaj możemy już domyślać, jeśli chodzi o filozofię. Chodzi o to, żeby się zastanowić, tak? Zastanowić się nad tymi podstawami, warunkami, na przykład wiedzy na różne tematy, ale różne także pojęć, tak? Przyglądamy się pojęciom, dlatego że jesteśmy samoświadomi i nasza praktyka jest samoświadoma. Okay? To jest klasyczny podział filozofii. Na początku będę trochę nudzić, tak musi być, ale potem się już zajmiemy, że przyjmiesz. Klasyczny podział filozofii, w jakim sensie klasyczny? On nie jest niczyj, to znaczy to nie jest podział, który byśmy zawdzięczali Platonowi czy Arystotelesowi czy kogokolwiek innemu. Oni takich podziałów dostarczyli, ale on był troszkę inny. Arystoteles dokonał może takiego najbardziej istotnego podziału. Przede wszystkim na filozofię teoretyczną i praktyczną. Tylko, że u niego tam się znalazło zupełnie, może nie zupełnie, ale mocno inny. W filozofii teoretycznej znalazła się metafizyka, ale także fizyka i matematyka. I nauki szczegółowe także w filozofii teoretycznej. Natomiast w filozofii praktycznej owszem, etyka, a także polityka. A i oprócz tego jeszcze on wyróżnia taką filozofię wytwórczą. Poetykę na przykład. Także to były jeszcze, jak świetnie wiecie, te czasy, kiedy nauka i filozofia nie rozeszły się jeszcze ze sobą. Z czasem one rzeczywiście poszły odrębnymi drogami pewnego stopnia, chociaż związki między nimi ciągle są i powinny być, jak sądzę, bardzo bliskie. Natomiast ten podział, który się utrwalił, ta klasyfikacja,
utrwaliła się tak naprawdę w średniowieczu. I to są jakby takie najważniejsze, główne dziedziny filozofii. Logika dała na koniec i oddzielnie, bo jak się zaraz przekonacie, ona ma nieco inny status. Nawet w stosunku do tych metafizyka. Pierwotnie tytuł tych ksiąg Arystotelesa, które następują po fizyce. Następują w sensie stoją za nim. Tak to powstało, tak? Metafizyka. Sam Arystoteles mówi filozofia pierwsza, czyli najbardziej podstawowa. Ale ponieważ księgi, które napisano na ten temat, stały po fizyce, to nazwano je metafizyką. Obecnie nazwą tą obejmuje się wszelkie rozważenia takich kwestii dotyczących rzeczywistości, które wykraczają poza granice zagadnień możliwych do badania metodami naukowymi. Tradycyjnie wspomniane kwestie, przepraszam za literówkę, obejmują zagadnienia umysłu i ciała, substancji, przypadłości, zdarzeń, przyczynowości oraz sprawy kategorii rzeczy istniejących. Czyli o co chodzi w tym metafizyce? Jakbyście miały wytłumaczyć dziecku, młodszym siostrom, co to jest metafizyka? Chyba młodszą siostrę, niektórzy wiem, że mają, nie wiem. Jakbyśmy mieli Asię tłumaczyć, co to jest metafizyka, to co byśmy powiedzieli? Popatrzylibyśmy tylko na nią dziecko, weź sobie słownik, byśmy powiedzieli. Znaczy można i tak oczywiście, ale to może człowieka na trwało zniechęcić do filozofii. Trzeba to tak raczej wyjść mu naprzeciw. Jakbyście miały powiedzieć, wytłumaczyć komuś prostym, to nie jest prostym językiem. Chociaż Brankon się bardzo stara, to nie jest jasne właściwie, co on tu chcesz powiedzieć. To, czego nie bada nauka, nauka nie bada duchów na przykład. Czy to jest metafizyka? Czy duchy to jest problem dla metafizyka? Oczywiście. Dlatego, że metafizyka interesuje, co istnieje, prawda? Co istnieje, więc to, czy istnieje materia duchowa, jest bardzo ważną kwestią metafizyczną. Większość metafizyków opowiadałaby się przeciwko, ale nie wszyscy najmniej. Co istnieje? Co może istnieć? Na czym? Ile jest rodzajów bytu? Skąd one się biorą? Jak powstają? Jaki mają charakter? Czasowy, nieczasowy? Jak one się mają do siebie? Jak wpływają na siebie nawzajem, tak? Takie kwestie, które by może wam nie przyszły od razu do głowy, też są metafizyczne. Na przykład, czy świat jest zdeterminowany, czy nie zdeterminowany. To jest kwestia metafizyczna, nie epistemologiczna. Zagadnienie umysłu i ciała, tak? Zagadnienie umysłu i ciała. Zapraszamy. Tak, to jest kwestią. Co to znaczy zagadnienie umysłu i ciała? O co chodzi? Nie udawajcie, że nic nie wiecie, ponieważ wiecie bardzo dużo tych rzeczy. I po prostu mi to powiedzcie. Umysł i ciało. Body-mind problem. Relacje między rzeczami fizycznymi a psychicznymi. Bardzo dobrze. Dokładnie tak. Ten problem ma długą bardzo historię. Co najmniej od Platona jest omawiana właściwie od Sokratesa, aż po dziś dzień. I teraz to jest to pasjonująca historia, dlatego że ona bardzo ściśle związana z nauką. W tej chwili mamy problemy umysłu i ciała, umysł i ciało się bardzo często rozważamy na odpowiedzi mistyki, ale także w ogóle filozofii umysłu tak zwanej, tak? Jaka jest zależność, jaka jest relacja między tym, co psychiczne i tym, co fizyczne czy biologiczne? Jaka jest zależność między na przykład mózgiem a myśleniem, mózgiem a myśleniem, czy myśliwą mózgu, tak? Substancja i przypadłości to już wymaga trochę wiedzy filozoficznej, żeby wiedzieć, co to ma być substancja, ale to są właśnie problemy kategorie rzeczy istniejących? No to co wspomniałam. Jakie rodzaje rzeczy istnieją? Tak? W jaki sposób można istnieć? Arystoteles wymienia 12 kategorii bytów. Tak? 12 sensów, w jakich różne rzeczy mogą być. Teraz dla kontrastu troszkę umieściłam też ontologię. Dlatego, że te dwa słowa bardzo często są używane wymiennie. Tak? Mówi się albo metafizyka, albo ontologia. I można to robić, dlaczego nie? Natomiast istnieją dwa słowa i trzeba wiedzieć, warto byłoby wiedzieć, dlaczego one istnieją dwa i jak można posługiwać się nimi, żeby zróżnicować trochę naszą, jakby to, co chcemy mówić na temat bytu. O
ontologia ten wywodzący się z greckiego słowa oznaczającego byt, ale ukryty w XVII wieku na oznaczenie gałęzi metafizyki zajmującej się tym, co istnieje. No, niby metafizyka w ogóle zajmuje się tym, co istnieje, więc trudno tutaj dojrzeć, co miałby być, co miałby Blackburn na myśli, ale ona myśli to, że ontologia wyjściowo zajmowała się tym, co musi istnieć, to znaczy tym, co jest konieczne. Tak? Stąd na przykład argument, czy dowód ontologiczny, dowód istnienia Boga, ontologiczny. Być może pamiętacie, jeśli nie, to będzie okazja, aby porozmawiać, tak? Czyli biorąc pod uwagę, jak się sprawy mają, co musi istnieć, to jest problem ontologii. Natomiast tak było wyjściowo, a z czasem zrobiło się bardziej skomplikowanie, dlatego że terminu ontologia z upodobaniem używa filozofia niemiecka i filozofia, która jest zależna od niemieckiej. Natomiast filozofia anglosaska chętniej mówi o, niemal wyłącznie mówi o metafizyce. Z drugiej strony, metafizyka to jest teoria bytu w wydaniu tomistycznym. Więc taka filozofia, która się odwołuje do tomizmu albo w ogóle jest religijna, będzie chętnie mówiła o metafizyce, a taka, która unika kwestii religijnych, będzie mówiła o ontologii. Więc już mamy dwa różne podziały i różne tomowali. Jeszcze, żeby było trudniej, w XX wieku ontologię przeciwstawił metafizyce słynny filozof, jakim był Heidegger, i uważał się za ontologię. Pisze, czy myśli, czy filozofuje o bycie, bycie człowieka w świecie, bycie i byciu. Natomiast metafizyką nazywał rozważania temat bytu, które są właśnie zafałszowane, nieaktualne, skrzywione przez Sokratesa i spółkę. Czyli tutaj było takie wartościujące rozróżnienie. Ontologia jest porządką metafizyki. Czy to coś zmienia to wszystko? Nie. To znaczy, myślę, że warto powiedzieć. Natomiast możecie swobodnie, w normalnych kontekstach używać tych słów. Ok, epistemologia. Teoria poznania. I zasadnicze zagadnienia obejmują kwestie źródeł poznania, pytania o rolę doświadczenia w powstawaniu wiedzy i udziału w tym rozumu, problem stosunku między wiedzą a pewnością i wiedzą, a nie możliwością błędu. Zagadnienie możliwości radykalnego sceptycyzmu, kwestie zmienności wiedzy w następstwie zmiany sposobu konceptualizacji świata. Wszystkie te wydania wiążą się z innymi ośrodkowymi zagadnieniami filozofii, na przykład ze sprawą natury prawdy, natury doświadczenia i natury znaczenia. Zapraszamy. Ktoś się boi, nie wejdzie. Okay. I natury znaczenia. Teoria poznania. Co jest możliwe do poznania, w jaki sposób jest możliwe do poznania? Co to znaczy coś poznać, co to znaczy coś wiedzieć, co to znaczy się dowiedzieć? W jaki sposób można się dowiadywać? Co można wiedzieć bez doświadczenia, co można wiedzieć dzięki doświadczeniu, w jaki sposób? I tak dalej, i tak dalej. Epistemologia jest takim dziełem filozofii, który w wieku XX stanowczo się wysunął na czoło wszystkich badań. Tak jak dla Arystotelesa było oczywiste, że nauka o tym, co jest, wiedza o tym, co jest, czy refleksja o tym, co jest, metafizyka jest pierwszą filozofią, że od tego trzeba także być fundament. Tak, ludzie naszych czasów, powiedzmy, szeroko rozumiani naszych czasów, są bardzo głęboko przekonani, że najistotniejszą kwestią jest odpowiedzenie sobie na pytanie, co można poznać. Dopóki tego nie wiemy, to oczywiście nie możemy się posunąć ani do dalej w kwestii tego, co istnieje, skoro nie wiemy, co i jak jesteśmy w stanie poznać w świecie. Co oczywiście, jak możecie sobie wyobrazić, bardzo podkopało badania metafizyczne, no bo wiadomo, że prawie wszystko można zakwestionować w sprawach epistemologicznych. Ale o tym też będzie. I wreszcie etyka. Badania nad pojęciami uwikłanymi w rozumowanie praktyczne. Na przykład nad pojęciami dobra, prawa, obowiązku, zobowiązania, wierności, etycznej wolności, racjonalności, wyboru. Do etyki należą także badania drugiego rzędu, a więc badania obiektywności, subiektywności, relatywizmu, wypowiadania z tych terminach wiedzy, czy też sceptycyzmu obecnych. Ok, to jest podobno zaskakująca definicja. Prawda? No bo pierwszy co nam przychodzi do głowy, jak sądzę, to po prostu, że etyka to jest nauka moralności. O tym, co jest dobre, a co złe, prawda? Natomiast tutaj Blackburn jest bardzo ostrożny. To jest badania pojęciami uwikłanymi w
rozumowanie praktyczne. Co to jest rozumowanie praktyczne przede wszystkim? Śmiało pomóżcie mi, nie mogę nic namówić. Jeszcze raz, jak postępować? Bardzo trudne. Rozumowanie praktyczne to jest rozumowanie, co zrobić, tak? Tak, tak, jak najbardziej. Rozumowanie, myślenie o tym, co zrobić. Można powiedzieć, że my myślimy jakby dwoma torami. W rzeczywistości myślimy bardzo wieloma torami, ale takie dwa główne rodzaje myślenia. To jest rozumowanie teoretyczne i praktyczne, tak? Rozumowanie nad pewnymi kwestiami teoretycznymi i rozumowanie nad kwestiami praktycznymi. Ale czym to się różni? Czym się różni od takiej myśli? To nie jest to samo myślenie, logika jest wszędzie taka sama. Albo coś wynika, albo nie wynika. Prawda? Chyba. Czym się różni myślenie praktyczne od teoretycznego? Skutkiem. Tak czy nie? Jakie są skutki myślenia teoretycznego? Wnioski teoretyczne. Obudźcie się. Bo uschnę. Będę tak mówić, że wnioski teoretyczne, tak? Coś dochodzę do jakiegoś wniosku. Coś wiem, albo czegoś nie wiem, albo mam jakieś przekonanie, albo nie. Dochodzę do pewnych wniosków i po prostu je, no nie wiem, przybijam stempelek, odkładam do szuflady, tak? Natomiast jeśli rozumuję praktycznie, dochodzę do pewnego wniosku i w związku z tym powinnam coś zrobić. Albo wręcz o nie. Można wniosków teoretycznych zastosować w myśleniu praktycznym? Czy można, czy nie można? Żeby być konsekwentnym. Bardzo dobre pytanie. Jak to jest? Czy to są odrębne zupełnie sprawy? Czy to jest tak, że myślę teoretycznie i po prostu to robię w wolnych chwilach, a kiedy żyję, to myślę tylko praktycznie? No, można by tak czasami pomyśleć, kiedyś czyta na przykład Huma. Kiedy on mówi, kiedy filozofuję, tak, to wtedy jestem głęboko sceptyczny, nic dla mnie nie jest jasne, mogę zwątpić we wszystko, we własne istnienie, w przyczynowość, we wszystko, a potem zostawiam te książki, zostawiam gabinet, wychodzę na dwór, bawię się z psem, gram w tytraka, idę się zobaczyć z przyjaciółmi i wtedy myślę normalnie jak każdy człowiek, tak. Nie myślę już teoretycznie, tak jak powinienem, tylko sobie myślę praktycznie w tej zasadzie, że po prostu wnioskuję i działam, jak mi to się narzuca. To są zupełnie odrębne sprawy, świetne pytanie swoją drogą. Na pewno nie, na pewno nie. Z całą pewnością jest tak, że myślenie teoretyczne wpływa na praktyczne i jest to taki kłopot. Arystoteles powie tak. Jeżeli myślę praktycznie, to jest sylogizm, tak jak w wnioskowaniu teoretycznym, którego wynikiem jest pewne przekonanie i jednocześnie pewne działanie. To jest bardzo popularne, jednocześnie bardzo kontestowane zdanie. Czy to jest rzeczywiście tak, że jak ja myślę praktycznie, to potem na końcu po prostu działam i dusza od razu działa, mówi Arystoteles. Fajnie by było, albo czasami strasznie, ale to niekoniecznie tak jest. To znaczy może być tak, że dochodzę do jakiegoś wniosku praktycznego, i działanie nie dzieje się, nie staje się, tak? Mówiliśmy już kiedyś z pewnością i nieraz o atrazji, tak? O tym, że osobowości woli, o tym, że człowiek może dojść do jakiegoś wniosku praktycznego, nie mieć żadnych wątpliwości, a mimo to nie zrobić tego, co powinien zrobić, chociaż wie, że powinien to zrobić, albo zrobić coś całkiem innego, tak? Więc to przejście między rozumowaniem praktycznym w jego części teoretycznej, a wynikiem, który jest praktycznym działaniem, jest taką jasną sprawą, tak? I niektórzy będą bronić takiej tezy, że rozumowanie jest teoretyczne cały czas, tylko niektóre te rozumowania dotyczą kwestii praktycznych i się jakoś tam przekładają na kwestie praktyczne w ten czy inny sposób. Ale to jest tajemnica. Będziemy jeszcze rozmawiać z pewnością. Jak to się dzieje, że niektóre rzeczy nas popychają do działania? Jak to się dzieje, że niektóre, inaczej mówiąc, jak to się dzieje, że niektóre rozumowania są normatywne? To znaczy, że z nich wynika, że ja coś powinnam. Bo na przykład jeżeli będę się zastanawiała, czy są grzyby w lesie w tej chwili, co nie jest tematem zupełnie mi obcym, chociaż zwykle nie w kwietniu ani w marcu, i dojdę do wniosku, że nie ma grzybów w lesie, to czy z tego wynikają jakieś praktyczne wnioski? Zależy. To zależy oczywiście. Jeżeli ja planowałam wybrać się do lasu na grzyby, to z tego wynika praktyczny wniosek. Jaki? Nie biorę się na grzyby, ewentualnie tak się tam będę złościć, tak strasznie się nie ma tych grzybów. Może tak, ale na przykład ostatnio przyszłam do głowy i to będzie ci się może, to wstyd się przystać, ale powiem to, bo żebyście wiedzieli.
wiedziały, że ten nędza ludzka jest w nią tajemniczona. Przyszło mi do głowy, że absolutnie nie wiem i nie pamiętam, gdzie jest Tanzania. Nie wiem tego. Mówię, no to jest niemożliwe, żebym ja nie wiedziała, gdzie to jest. Czy to jakaś wyspa? Czy jakiś inny zakątek? Może to jakieś miasto? Musiałam sprawdzić, gdzie jest Tanzania i czym jest Tanzania. Czy moja wiedza na temat tego już uzyskana, czym jest Tanzania i gdzie leży, ma jakieś praktyczne implikacje? Na przykład, czy to znaczy, że muszę wam o tym powiedzieć, że to w Afryce jest? Nie. Nie. I teraz, od czego zależy to, czy rozumowanie ma implikacje praktyczne, czy nie? Na tych dwóch przykładach. Dlaczego pierwsze rozumowanie miało implikacje praktyczne, a drugie nie? Kiedy nie jest, to jest tylko teoretyczne. Ale kontynuując odpowiedź na to pytanie, które jest świetne i które wspomnę, że to pojawiło znienacka dla mnie, ale jest bardzo się nie cieszę. Niektórzy mówią, że jest nie tylko tak, ale i odwrotnie. Czyli nie tylko rozumowanie teoretyczne ma wpływ na rozumowanie praktyczne, ale wielu filozofów, zwłaszcza od końca XIX wieku, mówi, a właściwie to od Davida Hume'a, ponieważ wszystko się do tego wydarzyło. Niektórzy mówią, że jest też odwrotnie. To znaczy, rozumowanie praktyczne może determinować kształt naszego rozumowania teoretycznego. Skoro już wspomniałam Hume'a, przyczynowość, krytyka przyczynowości u Hume'a jest dokładnie doskonałym przykładem tego. Kto wie, to wie. Kto nie wie, to jeszcze będziemy o tym mówili, tak? To znaczy, być może to jak rozumujemy czysto teoretycznie, jest spowodowane, zdeterminowane tym, co jest nam potrzebne w życiu. Jak możemy żyć, a jak nie możemy żyć. To jest bardzo ważna myśl, o której będziemy wracali. Super, etyka, a moralność, to już troszkę powiedziałam. Moralność, czyli zasady, no, sposób, znaczy dobro i zło w takim rozumieniu bardziej bezpośrednio. Czyli to, jak jakieś zasady, zgodnie z którymi żyjemy, niekoniecznie zasady, też sposób życia, który jest teraz właściwy i który determinuje nasze postępowanie w takim wymiarze mniej pragmatyczne, tak? Zasady moralne, czy jakieś wskazania moralne, czyli takie, które obowiązują, normy, które obowiązują, nawet jeżeli są nieprzydatne, tak bym zwykle powiedział. Etyka albo moralność, czasami używa się słowa etyka tak, jakby to słowo moralność, tak? Tylko mówi się, że to jest nieetyczne. Coś jest nieetyczne, tak? Czyli niemoralne, tak naprawdę o to chodzi o to samo, tak? Czyli, że coś w tym jest złego. Natomiast jeśli chcemy rozróżniać, to etyka będzie teorią moralności, tak? I teraz jest mnóstwo różnych etyk. Pierwszy taki podział podstawowy to etyka opisowa i normatywna, to jest dosyć oczywiste, tak? Muszę etyka opisywać, jak ludzie myślą w kwestiach moralnych i jakie moralne zasady mają stosowanie, są uznawane. Może to być normatywne, czyli może się właśnie jak powinno być, tak? Czyli co ludzie powinni uważać za dobre i złe, tak dalej. Czy słuszne, czy niesłuszne. Inna sprawa, czy można zachować to rozróżnienie. Czy etyka może być tylko opisowa? Czym by się wtedy różniła na antropologii na przykład? Albo czy etyka może być tylko normatywna? Bardzo głęboko. No ale to chodzi o wygodę, myślę. Metaetyka, czyli to, o czym pisał Darwin, kiedy mówił o badaniach drugiego rzędu, tak? Czyli że myślimy już nie o moralności, tylko myślimy raczej o różnych warunkach na przykład stosowania pewnych terminów moralnych albo o statusie wypowiedzi, tak? Na przykład Lacan sam jest projektywistą. To jest stanowisko z metaetycznego poziomu. Znaczy uważa, że zdania o treści moralnej, czyli na przykład, że zło,
kradzież jest czymś złym, tak? Takie zdanie nie opisuje świata, tylko projektuje, to znaczy narzuca na świat nasze wyobrażenia, bardzo silnie utrwalone. Czyli w świecie nie ma czegoś takiego jak zło i dobro, one są w pewnym sensie w naszym postrzeganiu i my projektujemy to postrzeganie na świat. To jest zalecone też. Etyki stosowane, rzecz bardzo, bardzo modna w ostatnim czasie. Możecie dostudiować, co chcecie. Dajcie jakiś przykład. Etyka czego? Etyka biznesu. Co jeszcze? Bioetyka oczywiście, tak? Ostatnio bardzo dużo na ten temat się mówi. Dajcie mi jakiś przykład problemu bioetycznego. Przede wszystkim były eutanazja. Eutanazja. Aborcja od razu do pary, tak? Co jeszcze? Badania genetyczne, eksperymenty, tak? Eksperyment na zarodkach. Czyli łączy to wszystko, pewien stosunek do określenia, opisy stosunku do życia ludzkiego. Do pewnego stopnia, bo oczywiście takie kwestie jak czy życie jest święte, czy nie święte, może być kwestią bioetyczną, jeśli ma zastosowania. A jeśli jest takim rozważaniem typu metafizycznego, to może być osobną kwestią. Ale tak, chodzi z pewnością o życie ludzkie, a nie tylko. Bo na przykład bioetyka może dotyczyć kwestii, jak należałoby nie traktować zwierzęta, prawda? Więc bioetyka jest takim rozszerzeniem pojęcia wcześniejszego etyki medycznej. Kiedyś mówiłeś po prostu o etyce medycznej, były specjalne komisje. Teraz też są oczywiście, tylko teraz się nazywają bioetycznymi. W szpitalach na przykład są komisje, które się zajmują takimi kwestiami, jak na przykład kto powinien pierwszy dostać nerkę, którą mamy, tak? Sprawa jest straszliwie skomplikowana. Ale na przykład takie komisje zajmują się tym, jakich eksperymentów można dokonywać na zwierzętach, a jakich się nie powinno i jakie powinny być spełnione warunki, tak? Więc takimi rzeczami się zajmuje bioetyka. Ale etyk stosowanych jest bardzo dużo różnych. Jest etyka biznesu, jest etyka mediów na przykład. Możecie wymyślić jakiś problem do etyki mediów? Ja mam taki. Z mediami się styka, znaczy nie, z telewizją się styka rzadko, ale wtedy zawsze jestem zszokowana, ale nie na zasadzie oburzona, tylko zadziwiona. Mam taki problem do etyki mediów, czy jeżeli się pokazuje walki na kijowskim Majdanie, to powinno się puszczać podniosłą muzykę w tle? Jak sądzicie? Jak z filmu o, nie wiem, o szeregowcu Ryanie? Ja jakiś mam dyskomfort i powiedziałabym etycznie. Narzuca nam pewien sposób myślenia. Ale może to jest słuszny sposób myślenia? Jaki to sposób myślenia narzuca? Że to są dzielni bohaterowie, tak? O to chodzi? To by nie było rzeczy takie złe. Ja mam takie, że to mi narzuca taką myśl, że to jest film akcji, który ja oglądam. I to dla mnie jest trudne do przyjęcia. No ale widzicie, to jest niby rzecz błaha, ale tym się zajmuje na przykład etyka mediów, tak? Co można komuś powiedzieć, jakie informacje, w jakiej formie, na czym polega prywatność, na przykład osób, o których się mówi, tak dalej. Właśnie, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego bardzo wiele. I wreszcie logika. Przyrzekam się, przyłączam o tych podstawowych podziałach. Logika. Ogólna ramka o wnioskowaniu. Logikę dedukcyjną, w której wniosek zawsze wynika ze zbioru przesłanek, odróżnia się od logiki indukcyjnej, która bada, w jaki sposób przesłanki mogą wspierać wniosek, choć to logicznie nie wyczerpa. W logice dedukcyjnej wniosek nie może być fałszywy, jeśli przesłanki są naciskane. Celem teorii logicznych jest raczej wyraźne sformułowanie dopuszczalnych reguł wnioskowania, niż badanie tych procedur rozumowania, które rzeczywiście stosujemy, a które mogą, ale nie muszą odpowiadać spontanicznym regułom. Z tej definicji wynikają dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że logika jest dziedziną normatywną. To znaczy ona nie mówi jak jest, ona mówi jak powinno być i tym się zajmuje, tak? Czy zajmuje się badaniem tego, jak się powinno myśleć i prawidłowo wnioskować. Z mniejszym, większym powodzeniem, bo tak jak tutaj jest powiedziane, zasygnalizowane, logika dedukcyjna jest dosyć pewną dziedziną, natomiast logika indukcyjna już nie. I tutaj jest wiele sporów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to myślę, że łatwo zauważycie, co mam na myśli, mówiąc, że logika ma szczególny status? Logika się stosuje do wszystkiego. To znaczy ona nie ma tak naprawdę swojej własnej dziedziny. Żadnej. Nie ma jak jej wykroić ze świata, ponieważ... I o tym też jeszcze będziemy mówili oczywiście. Niektórzy wręcz powiedzą, że jest tylko logika. Cały świat jest zrobiony z logiki, prawda? Niektórzy szaleni idealiści tak powiedzą. Wszystko jest zrobione z logiki, a wszystko to są tylko pozory. Ładne takie. Ładne, ładne. Zgadza się.
zgadzam się. Bardzo, bardzo ładna myśl, natomiast na ile można ją wybronić, to już jest osobna sprawa, tak? Ale nie bardzo ładna, co świadczy o tym, jak logika jest silna, znaczy jak bardzo dobrą i silną podstawą do myślenia jest, tak? W każdym razie logika dotyczy wszystkiego, dlatego jeżeli mówię, że Marcin będzie miał jakby najważniejszą część naszej pracy do wykonania, no to mówię sobie zupełnie, on będzie prowadził zajęcia. On zapowiada, że bardzo przyziemne, bardzo praktyczne, ale to są sprawy o podstawowym znaczeniu oczywiście. Myśleć można w sposób mniej lub bardziej prawidłowy, naprawdę. I nie jest tak, że każdy może myśleć, co chce, ponieważ to wolny kraj. Oczywiście może myśleć, co chce, natomiast istnieją na szczęście kryteria tego, czy myśli poprawnie, czy nie. To nas wszystkich bardzo cieszy. Logika matematyczna po starości w szkole. Wiecie mniej więcej, jak to polega. Logika matematyczna jest uważana za logikę sensu stricte w tej chwili. To znaczy uważa się, że logika jest systemem matematycznym do pewnego stopnia oczywiście, ale jednak. I przynajmniej od czasów Frege'ego uważa się, że są to dziedziny bardzo silnie pokrewne i że zapis logiczny powinien naśladować matematyczny i powinno się dążyć do ujednolicenia tych zapisów, jak również sposobu stosowania ich matematyki. Był taki pomysł, jeszcze będziemy o tym mówiły, sprowadzenia całej matematyki do logiki. Pomysł jest z różnych powodów niemożliwy do zrealizowania, przynajmniej tak w tej chwili wygląda, ale dlaczego tak jest, to będziemy jeszcze o tym mówiły. W każdym razie blisko jest tych dziedzin, to się niezmiernie. Logika klasyczna, czyli dwuwartościowa. Wartości logiczne? Prawda i fałsz. Tak, te dwie wartości logiczne. Logika klasyczna jest dwuwartościowa. Każde zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Tak? Okej. Okay. Ale są też inne logiki, tak? Są na przykład logiki wielowartościowe, które biorą pod uwagę i jedną z takich logik stworzył polski logik ze szkoły warszawskiej czy warszawsko-rowskiej. Mianowicie Łukasiewicz, który dopuszczał takie wartości rozmyte, na przykład w takich sytuacjach, kiedy coś jest stopniowalne, albo kiedy ma nieostre granice, tak? Więc może być troszkę bardziej prawdziwe, albo troszkę bardziej fałszywe, ale niekoniecznie wszystko w 100%. To jest bardzo ciekawy, też bardzo ciekawy zapis. To też systemy bardzo wschodnie, tak? Bardzo chętnie się dają po to, że coś może zaraz być i nie być. A no właśnie. A no właśnie, więc być może Łukasiewicz byłby dla nich przydatny. Przydaje, że nie wiem, ale to może spróbować. I logika modalna, czyli taka, która oprócz wartości, dwóch wartości klasycznych, przyjmuje także konieczność i możliwość. Konieczność i możliwość jako wartości. A tak naprawdę to logik jest bardzo, bardzo dużo i nie będziemy o nich wszystkich mówić. Są najróżniejsze rodzaje logiki, w zależności od ich zastosowania i od pomysłu i od czego tylko chcecie. Łącznie z logiką intuicyjną i wolną, wolna logika, czyli wszystko wolno, ale dusza piekła nie ma. Okay. To jest tylko kilka przykładów. Dziedzin filozofii, które się wykształciły w naszych czasach, czy do naszych czasów w każdym razie. I tak jak mówię, to jest tylko kilka przykładów, ponieważ możecie zrobić filozofię wszystkiego. Gotowania też. Filozofia gotowania, ciekawe, czy to istnieje. Ale nie zdziwiłabym się. Mówimy o filozofii nauki. Mówimy o filozofii poszczególnych dziedzin nauki. Mamy matematykę, fizykę, biologię. Czym się możemy mówić? Historiozofię. Historiozofia, super. Filozofia wykłady z filozofii dziedzin. No tak, dokładnie. Z tym, że chyba trzeba by odróżnić filozofię historii od historiozofii. Dlatego, że historiozofia to jest pewien nurt, raczej powiedziałam, filozofii niż jej dział. Natomiast istnieje taki, który zasadniczo zaniepie do przebrzmiał, znaczy historiozofami ludzie już nie bywają raczej. Dlatego, że nie bardzo ktoś wierzy w logikę dziejów. Jesteśmy za bardzo zazwyczaj nastawieni sceptycznie do takich idei. W XIX wieku to było jak najbardziej coś do przyjęcia, tak, ze względu na tło filozoficzne, że jest logika dziejów i w związku z tym można studiować historię jako taką dziedzinę, która na pewno naukę, tak. Natomiast zwykle teraz w ten sposób o tym nie mówimy, co nie znaczy, że nie istnieje filozofia historii. Istnieje filozofia historii, prawda, na trochę inny sposób. Czym by się mogła filozofia biologii zajmować?
mają swoją filozofię. Na przykład, czy filozofia chemii miała być jakaś. I tak może ktoś by uznał, że tak, ale trudno mi sobie wyobrazić, czym by się miała zajmować szczególnie filozofia chemii. Natomiast filozofia biologii ma swoje specyficzne dziedziny, na przykład życie. Tak? Życie jako problem, czym jest życie, jest problemem z zakresu między innymi filozofii biologii. Jest filozofia fizyki jest i sobie dzielnie radzi. W sumie no, filozofii chemii to nie jest aż taki duży krok. No właśnie, dajcie mi jakiś problem z filozofii fizyki, żeby było łatwiej. Wielki wybuch jako problem filozoficzny z filozofii fizyki, prawda? Co to jest wielki wybuch z punktu widzenia filozofii? Co było przed wielkim wybuchem? Albo teoria względności. To filozofia fizyki kocha ten problem, tak? To jest problem z filozofii chemii. Wybaczcie, jeśli brzmi, jakbym lekceważyła chemię. Ja nie lekceważę absolutnie, natomiast mam takie wrażenie, że to jest taka dziedzina... A tak naprawdę... Trudno mi. W każdym razie trudno mi znaleźć problem z zakresu filozofii chemii. Niech to będzie zadanie dla nas. Proszę mi następnym razem taki problem podsumować. Okej. Mamy filozofię kultury. Mamy filozofię społeczną i oddzielną od niej filozofię polityki. Bardzo starą dziedzinę, świetnie się ma. Mamy estetykę. Ten jest oczywiście piękny, tak? Mamy oprócz tego, nie wymieniłam tutaj, ale aksjologię, tak? Rzeczywiście aksjologię. Aksjologia? Wartości. Wartości jako takie. Wszelkie wartości. Zwykle się mówi, że po prostu aksjologia rozpada się na etykę i estetykę. Bo wartości mogą być albo estetyczne, albo etyczne. Jakiś problem z zakresu estetyki, oprócz czym jest piękno? Jak się ma etyka do estetyki? Świetnie, bardzo dobrze. Bardzo często. Tak. Co wolno artyście, tak? Co wolno artyście? Jeden z takich bardziej popularnych tematów do debat, tak, szkolnych i nie tylko. Co wolno artyście? Czego mu nie wolno i absolutnie ja się na niego nie krzywię, ponieważ to jest bardzo ważny problem, co właściwie artyście wolno. Na przykład czy istnieje, czy fakt, że coś ma wartość estetyczną jest dobrym moralnym, czy też jest to rzecz obojętna i tak dalej. Fantastyczny obraz. No. Tak, czy to jest obraz, ale sobie można sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś próbuje zaprezentować na żywo szczura udartego ze skóry. Obraz był świetny i w sumie ktoś nie mógł próbować się wykonać taką performance, tak? No i na ile na samej wartości rzeczywiście pięknego szczura, spotka, to co zrobić? To był przykład. Coś takiego, tak? Ja na przykład słyszałam o nagrodzonej pracy, w tej galerii wisiała praca. Praca mniej drastyczna, ale myślę, że też dająca do myślenia. Praca była zdjęciem, przedstawiała łóżko, w którym autorka tego zdjęcia spędziła 2 tygodnie bez przerwy po rozstaniu się ze swoim chłopakiem. Łóżko w takim stanie, w jakim było po tych 2 tygodniach. Okay. Czy to jest etyczne, czy mniej, czy to jest w ogóle dopuszczalne, a także czy to jest piękne, czy można mówić o pięknie i w jakim sensie to będzie piękne w tej sytuacji. To jest taki temat bardzo istotny. I wreszcie napisałam o rozmaitych nurtach, filozofii i stylach filozofowania. Style filozofowania to jest coś, o czym z pewnością wiecie, 2 takie podstawowe. Przyjmuje się, że filozofia może być analityczna lub nieanalityczna, albo jak ktoś woli, anglosaska i kontynentalna. Obydwa te podziały są wadliwe, prawda? Łatwo się domyśleć. To znaczy pierwszy z nich jest protekcjonalny w stosunku do filozofii nieanalitycznej. Od razu wiadomo, że jeżeli kogoś się określa jako nie nas, to znaczy, że my jesteśmy tymi analitykami, a inni to nie analizują, tylko nie wiem, co robią, bawią się, tak? Więc wiadomo, że jest tam mało obiektywny podział, tak? Poza tym nieścisły, bo w jednej i drugiej filozofii są elementy z ciągłej tradycji. A podział na filozofię anglosaską i kontynentalną jest chyba jeszcze gorszy, chociaż mniej nacechowany wartościujący, tak? Nie wartościujący. Dlatego, że nie ma żadnego szczególnego powodu, żeby ktoś z wyspy myślał inaczej niż ktoś z kontynentu. W dodatku jeszcze filozofia anglosaska dotyczy także jak najbardziej Stanów Zjednoczonych, najczęściej, a też jest wypowiadana w całej Europie tak naprawdę. I odwrotnie, to znaczy
filozofia kompetentalna jest uprawiana na uniwersytetach anglosaskich, najlepsze. Więc to jest, nie bardzo wiadomo, jak inaczej to podzielić, tak? Chodzi raczej o kontynuowanie pewnych tradycji, takich bardzo silnych tradycji filozoficznych. Wreszcie styl filozofowania utworu myśli, nie, nurty filozofii sama myśli. No nurtów jest przeróżne mnóstwo i nie będę ich tu wymieniała, ale powieście choćby na przykład o nurcie ekologicznym w filozofii, albo o nurcie feministycznym, albo o nurcie zwanym filozofią krytyczną, tak? To jest potężny nurt z wieloma drobniejszymi rozgałymi dziedzinami. Będziemy jeszcze o tym bardzo wiele. Dość tego nudzenia. To jest to, co jest słuszne, co drugi dzień jak z matematyki. Naprawdę? Tak, to jest, znaczy nie do końca to, w sensie, że zdanie takie mi się podobne, znaczy po bardzo, bardzo długim skonfigurowanym dowodzie prowadzące te ćwiczenia stwierdza, że no, to nie jest żadna filozofia, proszę Państwa. Ale ja lubię to zdanie, to nie jest żadna filozofia. Filozofowie też używają tego zdania. I to dokładnie też w sensie. Mniej sobie, ale też mówią tak, przesadz, to nie jest żadna filozofia, weź to po prostu, prawda? Przeprowadź to rozumowanie i wszystko będzie dobrze, nie filozofuj. Nie filozofuj, tylko weź się drogą. To, co mówiłeś do tej pory, przedstawiała filozofię jakąś taką bardzo mistyczną dziedzinę. Znaczy, no, już jesteś trochę obyty z filozofią, więc nie może nie mieć takiego wrażenia, ale to wszystko było bardzo piękne i wzniosłe i cudowne. I wszyscy, no tak, a filozofia, bardzo się niby szanujemy, lubimy filozofów, chcemy im płacić nawet czasami. Ale to nie jest do końca prawda. To znaczy, my mamy zupełnie inne skojarzenia z filozofią zazwyczaj, a w każdym razie ludzie mają zupełnie inne skojarzenia z filozofią. Filozofia to jest zasadniczo głównie zwracanie głowy. Zróbcie kiedyś eksperyment. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę nasza filozofia. Dostaniecie dziesiątki stron różnych firm, które mówią, na czym polega ich filozofia? Na czym polega ich filozofia? Filozofia naszej firmy jest co? Skoro się mówią? To jest bardzo wzniosła filozofia. To niektórzy mają taką filozofię, a tak częściej? Maksimum skuteczności przy minimum kosztów. Na przykład to jest filozofia, tak? To jest najlepsza, bo taka bardziej praktyczna, życiowa i w ogóle. Filozofia naszej firmy jest zadowolony klient. Nie wiem, czy klient wiedział, że może być filozofią czyjejś firmy? Może być, tak? Okej, okay. A takie zdanie, oto moja filozofia życiowa. Proszę coś wstawić po kropku. Żyj szybko, umrzyj młodo, zostaw atrakcyjne zwłoki. To by się nadawało? Jakąś inną maksymę życiową? Nie musi być takiego. Jest to potęga, akurat łączy się z filozofem, który naprawdę istniał, czyli z Baconem. Natomiast... Bardzo dobra i szlachetna filozofia życiowa, wiedza do potęga, oczywiście. Niektórzy powiedzą, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. To jest moja filozofia życiowa. Albo postępuj tak, jakbyś chciał, żeby inni postępowali w stosunku do ciebie, tak? Więc możemy tu wstawić rzeczy, które rzeczywiście coś wydają mieć wspólnego z filozofią, zwłaszcza z etyką, ale też rzeczy typu, prawda, zawsze powinno być w lodówce piwo, tak? To jest filozofia życiowa? Może być. Może ktoś mieć taką filozofię, czyli co? To co jak ktoś ma do tego, cośmy mówili o filozofii tej głowy? System wartości, wyobrażenie na temat świata. System wartości, cele, jakieś ogólne maksymy, jakieś hasło, które można przyjąć nad własnym życiem, żeby tam wisiało, tak? Coś, jak skąd to się wzięło? To znaczy, co to ma wspólnego z tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, o tych wszystkich wspaniałych, głębokich, nie wiem, przemyśleniach z metapoziomu, o warunkach możliwości różnych rzeczy, tak? A tu nagle okazuje się, że filozofia, no po pierwsze jest zwracanie głowy, tak? Czyli wiecie, kiedy ja się zapytałam po raz pierwszy, nie wiem, czy po raz pierwszy, ale pierwsze moje wrażenie w związku z filozofią, to było, na pewno o tym wspomniałam, na lekcjach. Te spośród was, które mnie znają, to pewnie już to słyszały, ale znajoma mojej mamy przyszła się pożalić, bo jej syn
Po filozofii nie chciał chodzić do sklepu i kupować cukru. Ponieważ był zajęty, znaczy cukru i innych rzeczy, był zajęty, ponieważ był filozofem i myślał. Nie mógł załatwiać normalnych spraw, tylko on mu się zajmował myśleniem. Więc to mu zafrapowało. Jak pochwalę mu po tyle lat nas filozofem, który nie umie żyć praktycznie. A no właśnie, filozofem. Ale przyznaję na swoim przykładzie, że jestem, to znaczy co do filozofii, nie mogę się nazwać jeszcze profesjonalnie filozofem, ale rzeczywiście, kiedy zaczynamy, rzeczywiście wtedy, ludzie, z którymi muszę chodzić w pewne interakcje, czasem uznają, że jestem zupełnie niepraktycznie przystosowana rzeczy. Na pewno oni mi powiedzieliby, że filozof to jest ktoś taki, kto mówi o spotkaniach z przyjaciółmi, muszę z wami wchodzić w interakcje czasami. Zapewne tak bym powiedział, tak? Nie noszenie różnych skarpetek? No właśnie, głęboko wierzę w to, że można być teraz praktycznym wielkim inżynierem i filozofem. Nie wiem, jak to się ze sobą. Czy to się da zrobić? Ja tak próbuję. Czy to się da zrobić? Wiadomo, że no właśnie, filozof to jest ciamajka życiowy. Nie wie, gdzie ma rękę prawą, gdzie lewą. Nie potrafi kupić biletu. Pierwszym dowodem to chyba, że powiedzmy taki dół szkod, filozof średniowieczny, który może jeszcze w średniowieczu był poważany, już w XVI wieku w sztuce malowała doktor Faustus, pojawia się słowo dans, czy też dół, tylko po prostu półtek, oszuł. No, to jest piękna tradycja, tak? To znaczy Sokrates został wyśmiany w komedii Arystofanesa w chmurach. Także to jest piękna tradycja. Myślę, że dół szkod, jeśli był już w tym czasie w niebie, to bardzo się cieszy. Powinien się cieszyć, ale wiem, to jest nobilitacja, być wyśmiany w sztuce. Tak, ale to znaczy, to słowo funkcjonuje dotychczas. Chociaż może co rzeczy. To jest brakuje lepszych przykładów. Gdyby to wszystko, gdyby z własnej woli tam nie wrócił automatyki, nie wiem co. Inżynier, tak, on się chce było budową maszyn. Tak, właśnie, budową maszyn. No to byłby filozofem inżynierem, nie da się dać. Myślę, że jemu nie było pisane. Nie wiem, czy to jest dobry przykład na człowieka praktycznego, Wittgenstein, ale jest dobry przykład praktycznego filozofa, który był praktycznego w sensie takim potocznym. Którym był? David Hume. Ale nie będzie mówił o tym. David Hume sobie radził z wszystkim i z prawą skarpetką, i z lewą, z wszystkim sobie radzi. Bo ludzie. I za dwóch ludzi go lubili. I on ludzi. Jakimś cudem, ja nie mam pojęcia. Pisaje dotyczyły również spraw politycznych, nie tylko filozoficznych i literackich również, chociaż... Tak, on mógł też z idealnym bezpośrednictwem. Chociaż on też podobno po jego wielkim dziele, które nie zostało przyjęte entuzjastycznie, wkładał po prostu te poglądy w drobne. Tak, to był sprytny człowiek. Skoro już mówimy o tym, ale zawsze mogę mówić o tym. Pracę na artykuły. Tak, że pracę trzeba powiedzieć na artykuły. W ogóle film jest skarbnicą nowych pomysłów. Największe i najwspanialsze, czyli traktat o naturze ludzkiej, mając lat 27. Jest to jedno z podstawowych zupełnie książek filozofii zachodniej. I została bardzo źle przyjęta i zupełnie niezrozumiana i nieomalże niezauważona. I zapewniam was, Hume to ogromnie przeżył. On to naprawdę bardzo przeżył. Zanim się pozbierał i zanim zaczął to wydawać w innej formie i zanim zaczął robić inne rzeczy i się nie przejmować, to przede wszystkim popadł w głębokie zniechęcenie. Moje dzieło wyszło z moich nędźwi poronione, nikt go nie chce, nikt go nie pragnie i tak dalej. Hume jest wielką pociechą dla wszystkich luzerów. Wszystko będzie dobrze. Dobra, to się. Filozofia powinna zmieniać świat, a nie tylko go interpretować. To jest parafraza słów Marksa. A to mi bardzo przypomina pierwszy monolog w sztuce. Znowu, już wspomnę znowu sztukę Marlowa, doktor Faustus. Jak Faust siedzi w swoim gabinecie i mówi właśnie w ten sposób, że on otwiera kolejne książki i zastanawia się nad tym, co naprawdę znaczy ta nauka. No, jak wiemy, dochodzi do tego, że w zasadzie żadna z nich nie jest dobrą drogą. Aha. Na przykład, że otwiera logikę i mówi, jego oczy padają na zdanie, jego wzrok pada na zdanie, że
że celem i za jednocześnie końcem logiki jest dobrze dyskutować o różnych rzeczach. I w związku z tym, że on jest dużo większym umysłem, co to. I że potem tam, gdzie się kończy filozofia, tam się zaczyna medycyna, tutaj potem idzie Galen, Justynian, Biblia, wszystkie nauki niestety odrzuca. Aha. No, to można włożyć w jego słowo. No, oczywiście, to jest tak. Tak też podchodził do. Sam Marx, który jest sparafrazowany, on mówi tak, do tej pory filozofia tylko interpretowała świat, a powinna go zmieniać, tak? Czyli to wszystko jest nic nie warte. To, że my sobie interpretujemy świat, myślamy różne systemy, staramy się to zrozumieć, dopóki to nie przechodzi w czyn, nie sprawia, że my zmieniamy świat, to jest nic nie warte, tak? Więc ci, którzy mówią, filozofia to jest motor działań, a filozofia to jest coś, co popycha do czynu. Ale z drugiej strony, jak ktoś mówi, spróbuj podejść do tego filozoficznie, to co sugeruje? O, tak. Jęczę i płaczę. Ja, tak. Ponieważ mi się nie udało. I ja filozofię to zostaje co z mu typu. Przestań jęczeć, tak? Przestań jęczeć, podejść do tego filozoficznie. Z odpowiedniej perspektywy to może spójnie. Już dobra, już sobie pisał. To jest stoickie, tak, oczywiście, to jest stoickie. Podejść do czegoś filozoficznie, czyli nabrać dystansu, tak? Zrobić kilka kroków do tyłu, oderwać się od tego, nie być zaangażowanym, w związku z tym uzyskać pewien spokój, tak? Uzyskać pewien dystans. Zwykle się tak mówi o rzeczach przykrych. Nie przystanek chwilowy w podróży, filozofia może tylko uczyć za przystań, jak to pisał. Tak jest, tak jest, tak jest. Chodzi o to, żeby nie dać się, prawda, strącić z tego przyczółka spokoju, tak? Chociaż rzeczywiście to ma jakby znaczenie także jakby w sytuacjach odwrotnych. Niektórzy tak mówią, ale rzadko mam powody, żeby komuś odradzać cieszenie się. Ale to takie miało też znaczenie. Na przykład u Mariusza chodzi o to, żeby się w ogóle nie poddawać namiętnością, ani negatywnym, ani pozytywnym. Chodzi o to właśnie ten spokój, tak? Filozoficzny spokój. I teraz jak ktoś autotocznie mówi, że podejść do czegoś filozoficznie, czy zachować filozoficzny spokój właśnie, to ma na myśli to, żeby się nie dać porwać tym jednością, bo też nie dać sobą wstrząsnąć w ten czy inny sposób, tak? Jest tu jakieś napięcie pomiędzy filozofią jako motorem działań i czynu i czymś, co zmienia świat, a filozofią, która pozwala się zdystansować i nie przejmować, tak? I ktoś może bezczelnie ludziom uciśnionym, głodnym, w opresji powiedzieć, podejdźcie do tego filozoficznie. Życie jest tylko chwilą, prawda? To czy umrzecie jutro, czy za 3 tygodnie, czy za 30 lat. Co to za różnica? A no właśnie. Sprawa jest jasna z tą filozofią, nie bardzo wiadomo. Czy filozofia jako taka jest do czegoś potrzebna? Więc jeśli was pytam, możecie powiedzieć, że nie wiecie. Czy filozofia jest potrzebna? Co z filozofią może być za pożytek? Znacie to? Wiadomo, to trochę w przekładzie bizuńskiego. Zdaje się, że ci, którzy się z filozofią zetknęli jak należy, niczym innym się nie zajmują, jak tylko tym, żeby umrzeć i nie żyć. A ludzie bodajże tego nie wiedzą. Bo oni nie wiedzą, jak to właściwie pragnie śmierci, jak godzien jest śmierci, jakiej śmierci to ma prawdziwe. Może śmierć to nic innego, jak uwolnienie się duszy od ciała. Umieranie to jest to, że ciało uwolnione od duszy staje się zasobne ciałem samym w sobie, a zasobna znowu dusza wyzwolona z ciała i stwierdza się, może śmierć to nic innego, jak to właśnie. Tylko ten mówi Sokrates, mówi, mamy jakąś wskazówkę. Istotnie, że jeśli kto z nas pragnie kiedy poznać w sposób czysty, musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość sam. Wtedy dopiero spełni się na zupełnie to, czego pragniemy, osiągniemy to, czego się zowiemy miłośnikami, mądrość. Które pomrzemy, to tylko toku myśli, a za życia nie. Bo jeżeli niepodobna, będąc ciele, niczego poznać na czysto, to jedno dwojka. Albo nigdy w ogóle wiedzy posiąść nie można, albo dopiero po śmierci. Wtedy dusza będzie sama w sobie oddzielona od ciała, a przedtem nie. Mnie się ten fragment bardzo podoba. Bo on robi różne rzeczy naraz. I myślę, że trochę zbiera to wszystko, o czym mówiliśmy. Filozofia to jest ćwiczenie się w umieraniu, tak? W
filozofia średniowieczna bardzo wykorzystywała te myśli Platona i trochę nie fair, ale jednak bardzo z niej korzystała, tak? Znaczy filozofowanie go przygotowywanie się do śmierci. Ona akurat nadawała temu takie znaczenie stoickie, czyli spójrz na wszystko tak, jakby się był martwy. Jakby cię już nie dotyczyło. Nabierz takiego dystansu, jakbyś już nie możesz mierzyć na tym świecie, bo rzeczy nie miały na ciebie wpływu. Więc w tym sensie filozofia to przygotowywanie się do śmierci, ponieważ to jest przybieranie takiej perspektywy, czy takiego punktu widzenia, jakbyśmy już nie uczestniczyli w tym wszystkim, byli martwi. Tak, martwi dla świata, jakby chciała filozofia średniowieczna, nie to by dalej. Tak? Więc to jest jeden sens bycia filozoficznie nastawionym do rzeczywistości, tak? Dystans. Ale jak sobie zobaczyłem tutaj bliżej, jeszcze osobna sprawa, że Fedon to jest dialog, w którym Platon fabularyzuje ostatnią noc Sokratesa przed jego śmiercią, tak? Jego rozmowy z uczniami przed śmiercią, więc to jest jakby pociecha, tak? To jest pociecha, to, że umrzeć to nie jest żadna strata. Umrzeć to nie jest żadna strata, to jest bardzo filozoficzne zajęcie i każdy powinien tak żyć, jakby już miał umrzeć, tak? Więc to było bardzo na rękę tej interpretacji, jaką zastosowała filozofia średniowieczna. Ale z drugiej strony, jak się temu przyjrzymy, to wcale nie jest. Znaczy, w każdym razie nie tylko to jest intencją Sokratesa tutaj, prawda? Dlaczego trzeba pragnąć śmierci? Czy przygotowywać się do śmierci? Tutaj, w tym tekście. Tam jest zapisane nie a mnie. Jaki pożytek ze śmierci? Mądrość. Jak mądrość ze śmierci wynika do litości? Uświadomienie sobie istnienia śmierci pozwala nam spojrzeć z innej perspektywy na nasze życie, jako na pewno. To do tej pierwszej interpretacji bym powiedziała. A Platon jest autorem oczywiście, a Sokrates jest tym mówcą, który wyraża Platon poglądy. Platon na Sokratesa nie jest nigdy do końca jasny, ale w każdym razie on mówi, jest dusza, dusza siedzi w ciele, dusza w ciele jest spętana, jest ograniczona do zmysłu. Ale żadne poglądy pitagorejczyków. Oni też tak sądzili w każdym razie. Oni też tak sądzili. To jest bardzo znany pogląd platoński, przez niego rozwinięty, więc pitagorejczycy też tak sądzili, nie tylko oni. I to pomysł ciała jako więzienia duszy jest bardzo, bardzo stary. I nie tylko oni tak to patrzyli. Ale Platon to ujmuje system, tak mówi. Człowiek jest zdolny do znacznie większego poznania, znacznie większej wiedzy, znacznie większej ciekawości, niż może to zaspokoić ciało. Ciało ma tylko to, co ma. Ma pięć zmysłów zawodnych, ma ograniczone możliwości, że tak powiem, przetwarzania. On by tego tak nie nazwał, mózg, ale w każdym razie myśli tak, jak myśli, istnieje w czasie, żyje krótko, psuje się. W poznawaniu i w rozumieniu przeszkadza nam choroby, przeszkadza nam temperament nasz czasami, takie różne rzeczy. Bo to jest więzienie. A my nie tylko chcemy, my jesteśmy powołani do czegoś więcej. My jesteśmy powołani do prawdziwego poznania. Tak? On ma specjalną teorię w związku z tym, tak? Ma teorię tego, że dusza ludzka istniała przed narodzeniem w ciele, istniała w świecie idei i tam była w pełni wolna poznawczo. Natomiast tu jest spętana i po prostu źle jej jest. A pragnie i jest zdolna do znacznie większych rzeczy. Więc on mówi, pragnąć śmierci to pragnąć wyzwolenia. Więc to jest troszkę, oczywiście my nie musimy wierzyć w taką wizję człowieczeństwa i pewnie część z was nie wierzy. W każdym razie pomysł duszy zamkniętej w ciele, to jest pomysł, który tylko w niektórych ujęciach metafizycznych jest aktualny, w innych nie. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że on sugeruje coś takiego, że ten dystans do życia, jego aktualności, dystans do tego, co poznajemy aktualnie, może nie być kwestią szukania spokoju, może być kwestią szukania prawdy. To znaczy może być tak, że my po to się dystansujemy do tego, co aktualne, tego, co ograniczone, tego, co nas porusza i nas dotyka, nie po to, żeby mieć święty spokój, tylko po to, żeby widzieć lepiej. Czyli ten dystans ma nam pozwolić poznawać w sposób bardziej autentyczny. I to jest wielkie
tak nie filozofii, w jednym z jej znaczeń. To znaczy, my nie po to się dystansujemy do różnych rzeczy, żeby one nas nie dotykały i nie bolały, tylko po to, że chcemy na nie spojrzeć w sposób bardziej obiektywny. Dlatego to prawda tak bardzo mi się podoba. Dlatego, że ten stan jest dwuznaczny. I to, co robią filozofowie, jest dwuznaczne. I dlatego myślę, po części dlatego, tak bardzo nie wiadomo, co z nimi zrobić i jak traktować. I tak łatwo się z filozofii nabijać w niektórych kontekstach. Bo filozof chce czegoś takiego, co jest niepraktyczne, ale może jest praktyczne na jakimś znacznie wyższym poziomie. I filozofowie chętnie powiedzą, że to jest prawdziwe życie, ale kto mnie tam słucha? Blogosfera, uwielbiam cię. To jest po prostu rozkosz. Ta literówka ma jakikolwiek sens. To jest coś, co znalazłam ponad po internecie, szukając filozoficznego podejścia. Fragment jest z mini-bloga. Dosłownie tyle tam było. Nie wycięłam tego z niego. To jest dokładnie to, co tam było, oprócz stylizowanego zdjęcia dziewczyny palącej papierosa. Takie egzystencjalne zdjęcie. Ale papierosa mam golf, lecz nie miała golfu, ale mniej więcej taka jest idea, tak? No więc Lucky Girl pisze pytanie do świata. Czy filozoficzne podejście do życia ma jakikolwiek sens? Bo już sama nie wiem. Na co ktoś o Niku nie znaczy tak jak dla mnie ma? Pozwolę sobie nie rozwijać, bo muszę uciekać. Nie jestem pewna, czy widzicie, jak bardzo subtelny jest ten dialog, że po prostu powinien się znaleźć u Platona, ale nie wiem gdzie jeszcze, bo jest po prostu przepiękny. Ktoś podejmuje metafilozoficzne rozważania na temat sensowności filozofii i to w jednym z jej wydań, w sensie w wydaniu filozoficznego podejścia do życia, tak? Kwestionuje te kwestie, tak? Dzieli się tą wątpliwością z resztą świata, natomiast ktoś mu odpowiada, po czym leci. Co świadczy chyba o tym, że wykowanie filozoficzne podejście do życia, ale może się... Może jeszcze lecenie filozoficzności jest z nim w takim sensie, jak na przykład w dialogu Eutychon, gdzie Eutychon zbity z tropu przez Sokratesa ucieka, no bo już nie umiał. Być może, ale to, że... Chcecie się nie znać? Tak, ale internet nie zmusza nikogo, tak? Nie przybiera nikogo do mowy. Więc to jest troszkę inna sytuacja i moim zdaniem ciekawsza. Bo cóż to oznacza, nie mam pojęcia. Znaczy, wybaczcie, jeżeli to brzmi, że chciałam to nabijać trochę z ludzi, bo nie o to chodzi. To jest po prostu, jak świetnie wiecie, w internecie jest wszystko, co tylko chcecie, mądrze i głupie i jak tylko chcecie. Chodzi mi o to, że to myślę, nie najgorzej podsumowuje to, o czym tutaj próbowałyśmy dzisiaj mówić. To, że filozofia z jednej strony jest stanem czasu. Filozofia jest luksusem. To znaczy filozofia może się pojawić tam, gdzie inne potrzeby są względne, zaspokojone, jak w starożytnej Grecji, tak? Filozofia jest dzieleniem włosu na czworo. Jest... być może w niektórych przypadkach oznaką pewnego nieprzystosowania i jest dosyć typowe, że filozofowie byli ludźmi dziwnymi i mało przez swoje środowisko rozumianymi często, tak? Z drugiej strony, myślę, że takie teksty internetowe świadczą o tym, że filozofia jest życiową koniecznością. I tak naprawdę my nie możemy nie filozofować. Nie możemy nie filozofować i potrzebujemy filozofować i jest to coś, co jest najbardziej podstawową naszą potrzebą, z drugiej strony może najbardziej wzniosłą i wysublimowaną naszą potrzebą. Żeby nie było, podaję adres uczciwie. Nie ukradłam. Okej, okay, to jest mój adres. Więc bardzo was proszę i zachęcam, abyście się ze mną kontaktowały. W przyszłym tygodniu zaczniemy sobie robić rzeczy konkretne. To znaczy zajmiemy się kwestią możliwości poznania. I jako pretekst potraktujemy sobie spór z Sokratesem z sofistami i Platona Władą Platona. Natomiast ja jestem otwarta na różne propozycje. Jakbyście miały ochotę zająć się czymś szczególnym, to oczywiście jak najbardziej możemy to uwzględnić. Dlatego, że zależałoby mi na kilku rzeczach, a między innymi, żebym się za bardzo nie powtarzała. Więc będę się starała skorzystać z tekstów, które na przykład w naszych zajęciach szkolnych się nie pojawiały.
rozszerzyć i wzbogacić. To jak filozofia jest potrzebna, czy nie? Kto mi powie? Nie wiemy. Nie wiemy, co to znaczy, że filozofia jest potrzebna. W jakim sensie jest potrzebna? Doktor Mariusz Grganiec, który uczył mnie ontologii na pierwszym roku studiów, mówił, to był taki bardzo ważny pan, który, jak ja też na pewno cytowałam go już nieraz, bo mówił, jak państwo nie będą czytać tekstów, to ja będę państwem gardził. Tak, mówił takie rzeczy, ale mówił też człowiek tym się różni od małpy, że robi rzeczy niepotrzebne. Co nie jest do końca prawdą, bo małpy robią mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, ale chyba rozumiemy jego intencje. To znaczy, pytanie o to, czy filozofia jest potrzebna, nie wydaje się być szczególnie istotne. To znaczy, filozofia nie opiera się dla jej bezpośrednich pożytków. Filozofia się opiera dlatego, że ona jest... No, piękna i ciekawa, i pasjonująca, i sprawia, że żyjesz trochę inaczej. Bardziej świadomie, bardziej z otwartą głową, a cóż bardziej cennego. Bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że was nie znudziłam. Następnym razem zajmiemy się innymi rzeczami. Czy zapisaliście sobie strony, na której będą kursy? Świetnie. Bardzo dziękuję w takim razie. Do zobaczenia. Panu dziękujemy także.